To był zwykły, normalny dzień. Wilczur wraz z Garbatym postanowili wybrać się na przejażdżkę. Ta-ta-tu! O, no i chuj. Widzowie, zapłaciłem... Co? Burdel King? Widzowie, zapłaciłem za dwa bilety 7,60 euro. 7,60, rozumiecie to? To są prawie 4 dychy. Za jeden bilet prawie 2 dychy. Drejma. A to już w Polsce. Mózg już w Polsce, mówisz, zostawiłem? Nie wiem, czy coś mi nie wypadło. Dlaczego my nie mamy takich zabudowań ładnych? Wytłumaczysz mi to? Garbasz? I don't know. Piękne są. Rondo jakieś, o. Odaleć. Dobra, pokazywałem wam już to 1000 razy, kurwa. Nie ma co pokazywać znowu. Patrzcie, widzę taki sklep. I takie rzeczy. Patrzcie, jaki Mountain Dew. Niesamowite. Patrzcie, jaki Monster, ty. To jest Monster, czujecie to? Ale faza, normalnie odkręcany. Zaraz testujemy. Wali mnie to, testuje. Czy Coca-Cola? Cola z Monsterem. Cola o smaku takim energetycznym, nie? Nie wiem, a teraz otwieram kurwa jebaną Mountain Dew. Dobre, no ale... Monsterem, no. Ale kurwa drogie to było. No bo kola z Monsterem pomyślałem. Bo to chyba kurwa nie wiem czy 5 euro kosztował. Chyba ponad 5 euro kosztował ten Monster. A teraz Mountain Dew. Widzę. Zajebiste. W ogóle fajna puszka, nie? Ale w smaku? Ja dziwny wiem. Kolor w ogóle, jakiś pomarańczowy. Smak jak Mountain Dew chyba, normalny, to nic się nie zmienia, nie? No kurwa, taki normalny smak, dodane. Jakby to było normalne Mountain Dew, a... Może pomarańcz dodana jest, nie wiem. Może jakaś nutka pomarańczy. Bo jest pomarańczowy kolor. Dobra, ale drogie kurwa. No ale musieliśmy tego spróbować. Znaleźliśmy taki sklep zajebisty z muzą, że staremu postanowiłem... Tupak. Tupaki, a tam Iron Maiden, chłopie, box. Garbaty podjarany, chciał sobie kupić, ale no... Szkoda hajsu, bo to 130 euro kosztuje, ale taki box. Jay-Z, kurwa. Tu jest Jay-Z. Rap. Jay-Z. Ice-T. Chłopie. Wu-Tang Clan, chłopie. Wu-Tang Clan. Myślę, czy sobie widzowie nie kupić. Ale to chyba będzie strata pieniędzy. Bo... I tak gdzie ja to włożę? No jedynie na pamiątkę mogę sobie kupić, ale chuj wie. Nie wiem, kurwa. Randy Travis? No. Mam. Jest? Randy Travis, znalazłem. Widzowie, 15 euro to nieważne i taki kurwa brelancik zajebany. I kurwa klapeczki z Los Angeles. Garbarz znalazł w świetniku pełnego Heinekena. Lol. I go bierze. Lol, nie otwarty nawet. O, taki krajobrazik. Free alkohole. Nie mów, że jest kurwa normalnie nierozpieczętowany no i wykupiony. Nie, nie mogę otworzyć na... A nie boisz się tego pić? Nie, bo to jest Heineken normalny. Ja bym się trochę dygał. No 5 volta, no. Jak będziesz pił, to mów, to nagram to. A podsumowanie wydarzeń jest takie, że kupiłem sobie taki wisior, klapeczki. No i sobie siedzimy na beczce z Garbaczem. Garbacz ma piwo ze śmietnika, co było zamknięte. Świeżutkie. Ej, patrzcie kurwa, nagrywam teraz to, nie? Jak chuj, nie ma takich małych jabłek, to jest kurwa truskawka? To jest kurwa jabłko, że nie ma takich małych jabłek do chuja, to jest malutkie kurwa, to jest jabłko do chuja? Widzowie, Garbacz się pakuje. Po 3 tygodniach w końcu będziemy razem w pokoju. Znaczy razem w pokoju, no razem w apartamencie, ale w innym pokoju, nie. Mój kocyk. No właśnie wyjebali mnie z pokoju, widzowie. No właśnie. Jest przypał, bo ja mam gdzie się podziać. Nie no, po prostu zmieniliśmy pokój, bo się ziomeczek wyprowadzał i w końcu po 3 tygodniach się udało. A 3 tygodnie to znowu zajęło. Razem, kurwa. 3 jebane tygodnie! 4 w sumie, bo z niedzielę jest 4 tydzień, jak to jesteśmy. Właśnie. Jeszcze dłużej, chłopie. Dzisiaj wydaje. No to ładnie. 007!
To jakbyś człowiekowi kazał załamać ryj. No przecież kurwa. Grają. No kliknij wymianę, może weźmie od ciebie. O, serio, no tu damage. Oj, no bierz. To jest zajebiste. A ja nie lubię tym grać, kurwa, belkozy, nie chcę wam pokazać. A gdzie masz, a to no jak zmienisz? Ja się nie znam, chłopaki. Mam 200 tysięcy na tym dużym. Ale no jak zmienisz? Oglądamy sobie stare vlogi, widzowie. Kurwa, jak ja byłem gruby, ludzie! No i widzowie, dożyliśmy tej chwili w końcu w wspólnym pokoju po 4 tygodniach, wow! Po miesiącu, wow! Skurwy synu blije. Cieszysz się? Pedale! No i teraz to już nic nie widać. Zajebiście zrobię. To moja patoreakcja! Wajmy to! Młody ma! Testuj! Powiedz, czy będziesz srał. O Jezu! Słyszałeś? Będziesz srał, człowieku? Ty będziesz srał. No obiecaj, że nie będziesz srał. Obiecaję. Ja też nie będę srał. To kurwa bita. Będziesz srał, aż będziesz srał. Wmaj ty. Ja pierdolę. A to jest klitka, człowieku. To jest klitka, to jest mniejsza od mojego pokoju 2 razy. A mój pokój tak jest mały. Wow. No widzowie, także co? Co nam pozostało? Skoro ci wyglądam inaczej, żartowałem. Chcemy powiedzieć. Co widzowie? Zmieniamy lokalizację. Zmieniamy lokalizację. Mamy czas do środy. Mamy czas do środy, a dzisiaj jest poniedziałek. Więc może cicho. Może nam się uda, może nie. Jak nam się nie uda znaleźć pracy do środy, to co? Wracamy do Polski. A jak nam się uda, no to nam się uda i zostajemy, nie? Ostatni set. Siało, ostatni set. Tak się powinien nazywać film, człowieku. Siało, ostatni set. Siało, ostatni set. Nazwa filmu. 3, 2, nazwa filmu, siało, ostatni set. Speed mu nowe porządki, siało, ostatni set. Patrzcie, widzowie, podnosi. Lato się samo nie zrobi, skurwysynie. Ostatni dzień. Ostatni dzień trzeba wyjechać. Na Greenporcie ostatni dzień, bo nie wiadomo, nie co w Holandii. Nie wiem, tu jest, nawet nie pytajcie. Ale w chuj. Ja pierdolę. Przeliczyłem się w chuj. Pamiętaj sobie, nie wiesz tylko. O, jedziemy do tej Hagi. Co, mój sąsiad? Nawet nie wiecie, co wy tam będziecie robić. No to wiemy, że jedziemy do roboty, a co będziemy robić, to nam powiedzą wszystko na miejscu, nie? No. No, jutro przyjeżdżałem po nas busem. To kurwa, wam powiem na Boga? No na Boga? Aha, jak? Sąsiad, na Boga to... 15 kurwa euro? No 15 euro, chłopie, na godzinę to my jedziemy w chuj, chłopie. No widzisz, na mojej stolicy to więcej płacą, no oczywiście. Ja pierdolę, ty. No zajebiście, chyba. Jak kurwa tu jedzie ta, to daj tam nie znaka, zadzwoń ta kurwa i dalej będziemy rozmawiać. Ale kiedy? A jak dojedziemy do Hagi? No. No dobre. Dobre. Dobra, zdrowiu życie. No dzięki, no, dzięki. No, ja ci jeszcze dam cynk, jak coś sprawia tego ziomka. No. No? No dobra. Dobra. To nała, euro. Myślisz, że sąsiad podejrzewa? Myknął jak pelikan! Ale nie, bo on tak dopytywał, czy mi się wydaje, że myknął jak pelikan. Dobra, widzowie, ogólnie chodzi o to, że wkręciliśmy naszego ziomka sąsiada, że kurwa... Naszego ziomka sąsiada wkręciliśmy, że... Bo my już wracamy do Polski. Cisz, to kurwa jest? No to tak, kręciliśmy naszego ziomka sąsiada, bo my już wracamy do Polski. Nikt o tym nie wie, ani nasi rodzice, ani kurwa sąsiad nie wiedzą o tym. Powiedzieliśmy, że ziomek przyjeżdża
Garbatego, żeby go pokierował tam do jakiejś, tam jakąś bajeczkę zmyśliliśmy, żeby wyszedł po nas na peron. A to tak naprawdę będziemy my! A teraz mu wkręcaliśmy, że my jedziemy do Hagi stąd, że my tu jeszcze zostajemy i tylko zmieniamy lokację i tak dalej. Takie pierdoły. Zobaczymy jego reakcję. Pijął! Ja się zamysłał takie. Pijął! Poruchaj wyjął. Siala. Pa jak siala macha tam kurwa nogą. Wielcy widzowie, wielcy artyści i pijął. Widzowie! Zaraz wyginamy stąd. Sąsiada w chuja robimy. Sąsiada zrobimy w chuja. I wszystkich. I pokój już spakowany jesteśmy, patrzcie, wszystko opakowane. Pościelnie nasze, ale zostawiamy innym ziomcom jak tu będą. Idziemy w piździe, torby stoją garbacza, torby moje ciężkie jak z chuj. Rączka urwana. Ale co mam poradzić? Zawsze coś wymyślę, kurwa. Policzka się zepsuła, a ja będę tachał tym, kurwa. Jak sprzęt na smyczy, kurwa, jak sprzęt na smyczy. Chodź malutka, no chodź. Do nogi. Chłopuś nie ma siły, a przeszliśmy chociaż jak, z jakieś 200 metrów. Ta paliczka waży 100 kilo. Z 200 metrów jakoś przeszliśmy. A chłopuś nie ma siły, ja mu pomagam. I się kurwa zmęczyliśmy gorzej, jakbyśmy uprawiali sport jakiś. No serio. Siłka za darmo. Siłka za darmo, no. Ła, kurwa, syn Boże. Bo trzeba tą sukę podnosić, kurwa. Widzowie, wracamy do Polski. Idziemy na autobus do Venlo, a z Venlo z Simbadem do Polski. Potem pewnie przesiadka jakaś jedna będzie. Ale trudno. Damy radę chyba. Do Venlo, widzowie. Na stacji czekamy na Simbada i co? I chuj. No co, no gówno czeku, no. Walizy są. Jasne. Czuję się jakby się to przecież trochę wcześniej. Jaki zajebisty otwieracz, widzowie. Holand, kurwa, Holand. Trawka, pał, euro. Otworzę mu mózg. Walj mnie to. I got ya. Przystanek Niemcy. Kupiliśmy sobie coś do picia. Jakieś tam pierdoły do jedzenia. I co, z Simbadem zaraz ruszamy dalej, człowieku. Nagle auto dla sąsiada z dedykacją. Jakie auto? A, tu jakiś Bentley stoi. Ale nie wiem, co za Bentley, nie mam pojęcia. Garbacz stoi, o, to mi się bardziej podoba. Garbacz, a nie jakiś Bentley, kurwa, chuj w tego Bentley. No, zaraz ruszamy dalej. Pompka. Agencja. Widzowie, Port Świecko powraca. Punkt wyjścia, widzowie. Garbacz, czekaj. Port Świecko. Powracamy. Jademy do Polski, inny kierunek. Co no? Pijemy piwską, człowieku. Masz to w Polsce? A nie, zapomniałem, jestem już w Polsce. Mogę płacić w złotówkach. Flex. Garba ty! Kurwa, wracam do łasku, trolujemy sąsiada. Trolujemy sąsiada, zobaczymy jaka będzie reakcja, widzowie. Ale kurwa, no jaja ty. Ale sąsiad był na budce. Na budce był? No. O kurwa. Na kuku, człowieku. Ja pierdolę, ty. Dobra, cicho. A kuku, skurwysynu, bliet! Pierdolą na głowę! Mózg rozjebany! Wow! Sąsiad! Co powiesz, kurwa? Jaka reakcja? Co? Jaka sąsiedzka reakcja jest? Kurwa mać! Wychujali mnie, kurwa! Sąsiad w szoku! Wychujali mnie, kurwa, ładnie się ubrałem, kurwa, w latach, ale typowo po staropolsku, kurwa. A co ty, sądzisz? Kurwa, zdziwiony jesteś? A co, kurwa? Kurwa, gdzie do stycznia siedzieliś, ta kurwa? Pizdziet, kurwa, co, kurwa? W gówno czeku! Widzowie, zaraz usałuję tą budkę, kurwa! Ja myślałem, że to okazji, budka. Spokojnie. Ja myślałem, że to ogarnę, budka, kurwa, on odwrócił lokalizację chłopie w Niemczech. Ja myślałem, patrzcie, kto nas odwiedził. Zajebisty chłopie. Kurwo! Wysypiasz się. Dym!